Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem odkryliśmy piękne zakątki w Anglii, w Walii, objechaliśmy epicką trasę NC500 w Szkocji. W końcu przyszedł czas na cieplejszy kierunek. Rzuciliśmy wszystko i ruszyliśmy w stronę słońca. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w tej podróży, subskrybuj nasz kanał. Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. My już dojechaliśmy do Andaluzji. A ostatnio widzieliśmy się w Walencjanie, a dokładnie w prowincji Alicante. No Alicante jakoś tak bardzo nas nie zachwyciło, wybrzeże jest bardzo skomercjalizowane, ale znaleźliśmy tam kilka perełek, jak chociażby Elche, rezerwat przyrody Peñón de Ifac, tak, Laguna Rosa w Torrevieja, która naprawdę była różowa. Lekko różowa, tak. I bardzo słona. No Benisa oczywiście, także kilka właśnie takich fajnych miejsc udało nam się tam zobaczyć. No i zanim dotarliśmy do Andaluzji, no to przejechaliśmy przez Mursję. No i Mursja, słuchajcie, zachwyciła nas całkowicie. W samym mieście Mursja nie byliśmy, ale przejechaliśmy trasą wzdłuż wybrzeża. Ta trasa po prostu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Widoki, wzgórza, wioski malownicze, no po prostu było niesamowicie. Tak, nie mieliśmy jakiegoś takiego wielkiego wyobrażenia o tym regionie, ani za dużo o nim nie wiedzieliśmy. Jakoś tak, tak nam się kojarzył nieciekawie. Nigdy nie byliśmy w Mursji. Tak, kojarzył nam się nieciekawie, ale rozpoczęliśmy od Kartageny, czytaliśmy opinie, że nie jest to jakieś strasznie ciekawe miasto, nas bardzo zauroczyło. Ja proponuję zacząć zwiedzać Kartagenę ze wzgórza, na którym jest zamek. Rozpościera się stamtąd przecudowny widok na wszystkie rzymskie zabytki, na starówkę, na bazylikę w Kartagenie, na port. Także możemy sobie fajnie zaplanować, co zobaczyć, co nas interesuje i co zwiedzić. Nas interesowała szczególnie architektura rzymska, i starówka i port. Wywarło to na nas bardzo duże wrażenie. Teatr rzymski, Koloseum, pozostałości Koloseum, wspaniała starówka z wspaniałą postkolonialną architekturą. No przecudownie. No i spędziliśmy tam bardzo, bardzo miły dzień, zakończony rejsem katamaranem, na który tak przypadkowo trafiliśmy. Rejs kosztował 6 euro od osoby, także bardzo tanio. I mogliśmy obejrzeć wybrzeże Kartageny, które jest bardzo ciekawe, bo znajduje się tam mnóstwo wojskowych fortyfikacji. No i samo uczucie, że pływamy po porcie, przez który przepływało tak wiele okrętów rzymskich, kartagińskich, jeszcze tam po prostu innych. Patrząc na historię w ogóle, jest to fajne uczucie, dla mnie bynajmniej. Bo w ogóle w Kartagenie znajduje się główna baza marynarki wojennej Hiszpanii i było tam naprawdę ciekawie. Tarena jak najbardziej na tak. No i pojechaliśmy dalej. Zaplanowaliśmy nocleg w La Azoya, w takiej małej miejscowości. Jakieś takie dziwne przeczucie mieliśmy, że po prostu tam jest coś fajnego. No i tak, no i strzał w dziesiątkę. No tak. I tam wybraliśmy się, no bo oczywiście trafiliśmy w końcu na miejsce, gdzie góry wchodzą do morza. Wybraliśmy się na hiking i to właśnie było tak. Sami zobaczcie tylko, jak tu jest pięknie. Tak wygląda Mursja i zupełnie inaczej sobie ją wyobrażaliśmy. Całkowicie. No, ale jest cudownie. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem, jechaliśmy właśnie tu przez góry, ale droga była zamknięta, Plana La Isla. Tak. I musieliśmy troszeczkę jechać objazdem. Było tam jakieś ogromne osuwisko. No i prace remontowe mają tutaj trwać aż do czerwca, do końca czerwca, czyli 2 miesiące, także musiało tam coś naprawdę porządnie się uszkodzić. No ale objazd też był piękny, po prostu dojazd tutaj jest niesamowity. Trochę kręte drogi, ale widoki po prostu, te doliny zielone, no po prostu jak coś pięknego. Bajka. Tak, i w ten sposób właśnie dojechaliśmy do wioski, która nazywa się La Azoya i jest na wybrzeżu Costa Calida, tak. Rozciągają się tutaj przepiękne szlaki z tej wioski i jest tu mnóstwo miejsca dla kamperów. Ja byłem w szoku po prostu. Mnóstwo. My tutaj stanęliśmy przy samej plaży. Tam na dole jest kościółek i przy tym kościółku przy samej plaży stoi nasz Ciapek. Ale tak, tutaj macie też miejsce parkingowe dla kamperów. I tam dalej, taki widzicie plac duży, to tam stoi chyba teraz 10 kamperów. Jest mnóstwo miejsca, nikt nikomu nie przeszkadza. A tutaj jest szlak rowerowy, droga szutrowa prowadzi aż tam w góry do wioski obok. No jest po prostu niesamowicie.
Jest cudownie. Szok. No i dzisiaj miał padać deszcz, ale... Miał padać dzisiaj od rana deszcz, tak. Na szczęście jeszcze pogoda daje nam się nacieszyć urokami tego miejsca. No ale wybrzeże tu za Kartageną jest po prostu cudowne. No i najlepsze pożywienie do zabrania na szlak, pomarańczki i banany. No i tak to właśnie było. Dla mnie to był chyba najdłuższy hiking w życiu, bo zajęło to nam prawie 8 godzin. No ale satysfakcja gwarantowana. Tak. No i z żalem opuściliśmy to miejsce, no ale trzeba było jechać dalej przez Mazaron. Pojechaliśmy trasą, której po prostu nie można ominąć. No coś pięknego. No. Trasa RM332 z Mazaron do Aguilas, i jest po prostu niesamowita. No mi to się kojarzyło ze wzgórzami Wietnamu, Indonezji, no nie wiem, tak to wygląda na wiosnę oczywiście, nie wiem na jak wiosnę. To w lato wygląda, ale no pagórki. No widzieliśmy zdjęcia w internecie, to po prostu takie stepy, a teraz po prostu bajka, totalna bajka. Ja miałam po prostu łzy w oczach jak jechaliśmy, tak. Bo no tak mnie to poruszyło, takie piękne widoki. No i zjechaliśmy na wybrzeże, no i tutaj zaczął się po prostu kosmos. Jak wszędzie. Jak wszędzie. No ale to dzikie wybrzeże, te czarne tutaj skały, co krok jest plaża, przy której można się zatrzymać. Oczywiście do plaży trzeba każdej zejść na dół. Są to małe, dzikie, takie klimatyczne plażki. To po prostu cudownie. No i tak dojechaliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. To miejsce, w którym są pozostałości po kopalni rud żelaza, które były nawet tutaj wytapiane. Kopalnia funkcjonowała w latach około 1904 do 1914 i zakończona została przez wybuch I wojny światowej. Wybrzeże po prostu jest, jak na Hiszpanię, nieprawdopodobne, bo są czarne plaże, tak jak już Monika Wam wspominała. Są czarne skały naokoło. No i wygląda to trochę jak na Teneryfie. W ogóle ta trasa się nazywa Ruta de Teneryfa. Zaczyna się od Cala Peniza do Villaricos i właśnie po drodze są te wszystkie niewiarygodnie piękne plaże. Tak, jest sporo miejsc dla kamperów. Nie wiem jak to wygląda w sezonie. Mówię Wam tak jak teraz jest. Nikt nas nie sprawdzał, nikt tutaj nie przyjeżdżał. Byliśmy sami i mieliśmy w nocy niezłego Pietra, bo już dawno nie spaliśmy w takiej dzikiej miejscówie. No ja powiem Wam szczerze, że jestem zachwycony tym miejscem. Pierwszy raz widzę takie wybrzeże w Hiszpanii. Zawsze mi się kojarzyło z białym piachem, z pomarańczowymi czy białymi skałami, a tutaj jest czarno. I zielone wzgórza. Zielone wzgórza naokoło. Trochę mi się to kojarzy ze Szkocją i z trasą NC500, ale... No ja widzę, że tam super. Już się rozwidnia, rozpogadza, więc tak. Jedziemy dalej w stronę słońca. Dokładnie, a gdzie dokładnie? No. To zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Tam, gdzie będzie świeciło słońce. Tam, gdzie nas skała poniosą. Także do później. No i tak jak Wam mówiliśmy, dojechaliśmy do słońca. Tak, i znaleźliśmy do plaży. Chyba po prostu nasz raj na ziemi. Jesteśmy w okolicy miasteczka La Garucha i po prostu jest tu tak cudowna plaża. Stoimy tutaj vanem zaraz przy plaży i już spędziliśmy tutaj dwie nocki. Tak. Po prostu jest cudownie. Nie możemy się nacieszyć, bo codziennie rano mamy pogodę tak jak dziś. Nie dość, że ta plaża jest taka duża, to po prostu prawie w ogóle nie ma ludzi. To jest najfajniejsze, że... Tak, no wczoraj byliśmy sami praktycznie. Nie licząc tam paru par gdzieś tam dalej. Tak, tak. Ale no na takiej przestrzeni być samemu, mieć tą ciszę, spokój, to jest niesamowite uczucie. Fajne szlaki są tu rowerowe. Ja zaraz sobie będę pociskał tam między górkami.
A ja sobie poplażuję. Ty sobie poplażujesz, no. No dobra, Monika się tu rozkłada, ja idę składać rowery. I każdy robi to, co kocha. W rowerze górskim uwielbiam to, że po prostu paręnaście minut się przejedzie i już się znajdujemy w innej scenerii. Można bardzo szybko, fajnie eksplorować okoliczne wioski, okoliczne widoki i czasami na spontanie znaleźć fajne jakieś historyczne rzeczy na szlaku. Oh no! Okej. No i szuterek zamienił się w jakąś tutaj, widzę, rzekę. No dobra, może przejedziemy, nie wiem. Zobaczymy, ciekawie to wygląda. Nie wiem, czy jest głęboko, czy jest płytko. A jest głęboko. Właśnie mi się nalało w buty. Jest gorąco, to mi zaraz wyschną. Hola. Właśnie to lubię. Jadąc mogę odkrywać, jak ludzie sobie tutaj żyją, pracują. Jak to wygląda tak trochę dalej od tych komercyjnych miejsc. Za to kocham rower górski właśnie. No i wjeżdżamy coraz wyżej. Podziwiamy piękny obraz. Ale czadowo. A ten hotel mi rani oczy jakoś, nie wiem. Ale zobaczymy, co to tam jest. Idziemy do miasteczka Mojácar. Tu jest znak. Centro Urbano, także lecimy, zobaczymy, co tam się dzieje. Nie spodziewałem się, ale to chyba jedziemy do tego miasteczka, które widzieliśmy z tym hotelem, co mi się nie podobało. Tutaj stoimy vanem, tam jest trasa na Garucze, a tutaj jesteśmy teraz, Mojácar Pueblo. Uwielbiam te hiszpańskie miasteczka, ten klimat wąskich uliczek. Tawerenek. Super jest. Wyjeżdżamy teraz na samą górę tego miasta. Są tu naprawdę fajne uliczki. Takie, jakie lubię, zaciszne. Uwielbiam coś takiego, taki spontan. Wyjeżdżamy kolejny podjazd, ale to już chyba musi być szczyt tego miasta. Tak, tutaj jest centrum. Ludzie siedzą, biesiadują, czadowo. Muszę sobie coś poczytać o tym miasteczku. Wjeżdżam w jakieś miasto, zainteresuje mnie. Widzę, że jest tutaj parę budynków historycznych. Wracam sobie z takiego szlaku i zawsze sobie lubię poczytać o takich różnych fajnych rzeczach. Słuchajcie, w Hiszpanii jest zarąbiste to, że są wszędzie dla dzieciaków placy zabaw. Nawet tutaj, na szczycie takiego małego miasteczka, gdzieś tam w górach, dzieciaki mają co porobić. Rodzice mogą sobie wypić spokojnie kawkę albo browarka. To jest czad. Już teraz tylko wystarczy dojechać tam na dół, z czego się bardzo cieszę, bo droga wiedzie tylko w dół stąd. Także sobie popędzę teraz fajnie. Słuchajcie, downhill był po prostu perfekt. Wiedziałem, że będę miał kupę fanów zjeżdżając w dół. Podróż minęła znacznie szybciej niż w tamtą stronę. Byłem u Moniki, tam się gdzieś opala. Będę gotował obiad zaraz. Mam fajny pomysł na dzisiejszy obiadek, bo mamy ziemniaczki. Mam fajny pomysł, jak to zrobić. No i zabieramy się za gotowanie, a przyszło nam gotować w iście bajecznej scenerii. Monika gdzieś tam leży, się wyloguje. A ja tu będę sobie gotował. Po tej dosyć wyczerpującej wycieczce rowerowej, którą sobie zafundowałem dzisiaj, muszę uzupełnić trochę kalorii i białko. Czyli będą ziemniaczki, będzie tuńczyk, sos pomidorowy. I przyprawy do, hiszpańskie przyprawy do patatas bravas, czyli dania takiego, są takie ziemniaki w sosie pomidorowym. No i jeszcze sobie użyjemy seru parmezan. I zaczynamy gotowanie. Tak, a zrobię to tak dosyć szybko, ponieważ nie będzie to jakieś wykwintne danie.
ziemniaki pokroimy w kostkę, wrzucimy na patelnię, podgotujemy trochę, dodamy tuńczyka, dodamy przypraw do patatas bravas i na koniec dodamy sos pomidorowy. Znowu się to wszystko razem pogotuje. No i na wierzch chcemy położyć serek mozzarella, żeby on się roztopił i to będzie takie danie. Mam nadzieję, że dobre. W ogóle dzisiaj mi się przytrafiła dosyć ciekawa historia. Po wycieczce rowerowej, jak tutaj dojechałem do vana, stał sobie taki pan przy motorze z deską surfingową. No i zaczęliśmy rozmawiać. Rozmawialiśmy po angielsku i okazało się, że pan ten w sierpniu rok temu przeprowadził się do Hiszpanii z południowej Afryki. Sprzedał tam wszystko. Opowiedział mi dosyć taką smutną historię. No, w Afryce jest coraz bardziej niebezpiecznie. No ale mówi, że chyba znalazł swoje miejsce na ziemi, ponieważ od 11 roku życia surfuje, a tutaj dosyć fajne warunki są właśnie do uprawiania tej dyscypliny sportowej. No i bardzo mu się tutaj podoba. Opiekuje się tutaj ludźmi niepełnosprawnymi. Także jest takim pielęgniarzem. No i na razie bardzo sobie chwali ten pobyt tutaj w Europie. No, mówi, że może kiedyś powróci, no bo jednak kochał to miejsce. Ale co mnie zaskoczyło najbardziej, okazało się, że w roku 2010 w grudniu wyruszył na podróż rowerem dookoła świata. Podróż ta trwała 3 lata, zakończyła się w 2014 roku. No i napisał książkę o tym. Książka jest na Amazonie. Tytuł tej książki to Pedal by Pedal. Autorem jest Gerf Lazard. Podlinkuję wam adres do zakupu tej książki, może by was to interesowało, bo historie, które zaczął mi opowiadać w trakcie tej podróży, były niesamowite. No, po prostu te miejsca, zdarzenia, jak poszukiwał pieniędzy, sponsorów na kontynuowanie tej podróży w różnych zakątkach świata, to było po prostu niesamowite. No i dało mi to do myślenia, że no, takie podróże jednak są cudowne, nie tylko ze względu na to, że się podziwia piękne widoki, ale też spotyka się wspaniałych ludzi. Pytanie do kobiet, które nas oglądają. Czy wy też lubicie tak plażować? Bo Monika to uwielbia. Się o nią martwię, że się tam rozpuści na tej plaży dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach. Zmieniam troszeczkę plany odnośnie gotowania. Bo jak wam pokazywałem, miałem dodać tego sosu pomidorowego. On jest z oliwką i z czosnkiem. Ale te ziemniaki po dodaniu papryki i tej przyprawy do patatas bravas już są po prostu... Taki mają super smak. No a chyba poczułaś już jedzonko, co? Tak, poczułam zapach, już się unosi na całej plaży. Co ty tutaj gotujesz pysznego? A, zobaczysz. Nawet w kuchni jest porządek. Kurczę, jak pachnie, już jestem taka głodna, że po prostu... Cudowny dzień, piękna pogoda. Na plaży fajnie, bo chłodny wiaterek powiewa, także bardzo miło spędziłam czas. Przeczytałam książkę właśnie, chciałabym wam polecić. Jeżeli ktoś się wybiera do Hiszpanii albo chciałby się trochę więcej dowiedzieć, są Bremesa. Nie jest to taki poradnik turystyczny, ale dużo można się dowiedzieć właśnie o kulturze, o różnicach tutaj między prowincjami. No bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, także polecam. Dobra, to testujemy. No testujemy, no wygląda to... Nie jakoś epicko. Nie, bardzo ładnie wygląda. Super. Pyszne. Danie na spontanie. Dobry przepis, także polecam. Skąd go wziąłeś? Z głowy. To był spontan. No powiem ci, jak dobrze, że ja cię mam. A ja ciebie. Się tak zaczytałam, że po prostu nie chciałam się dzisiaj gotować strasznie. A ja jakąś miałem wenę, nie wiem, ten rower dzisiaj rano... No widzisz. Pobudził mnie bardzo do działania, a chyba bardziej może głodny byłem. I chciałem coś takiego ugotować. Fajnie, że byliście z nami, słuchajcie. No i będziemy kończyć tego vloga dzisiejszego. O, tak. Wiaterek się tutaj nam zrewał. W następnym może już się w końcu spotkamy już całkowicie na południu, w okolicach Almerii. Bo tak. Tam zmierzamy teraz. Ale no, tutaj są po prostu tak piękne plaże, Costa Almeria jest tak cudowna, że no, no musieliśmy tutaj pobyć trochę, więc... Tak, no cieszyć się tym klimatem tutaj i bardzo jestem z tego zadowolony, że tu spędziliśmy to w sumie trzeci dzień dzisiaj i jest naprawdę super. Także do zobaczenia z Almerii w następnym odcinku. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Zostawcie jakiś komentarz, pamiętajcie dziewczyny, o co was pytałem, nie zapomnijcie tam skomentować.
O co? A zobaczysz. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Hejka. Hej.